Dobry wieczór. Przepraszam, że mnie z Państwem dziś nie ma, ale jestem właśnie we Francji, gdzie próbuję wcisnąć Francuzom poprzednią książkę z Teodorem Szackim, czyli Ziarno Prawdy. Obiecuję, że będę mówił szybciutko, bo pamiętam z ubiegłego roku, że wino chyba podają dopiero po zakończeniu części oficjalnej. Chciałbym bardzo podziękować dwóm zbiorowościom, czyli po pierwsze czytelnikom, bez których nie byłoby tej nagrody, a po drugie swoim przyjaciołom z wydawnictwa WAB, bez których ta książka nie trafiłaby do czytelników. Po drugie, korzystając z takiej tradycji, że zwracam się do osób zgromadzonych na sali w ważnych sprawach, chciałem zwrócić się do kierownictwa firmy Empik i przypomnieć, że kierowanie największym sklepem z kulturą w Polsce to nie tylko biznes, ale też wielka odpowiedzialność. A po trzecie, jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to nagrodę w moim imieniu odbiera Filip Modrzejewski, redaktor moich książek z wydawnictwa WAB. Bardzo proszę, żebyście Państwo nagrodzili Filipa oklaskami, ponieważ bez niego nie byłoby ani moich książek, ani wielu innych wspaniałych polskich kryminałów. Bardzo dziękuję.